Granie tu gdzieś powinna przejść, patrzcie. Musimy... No co jest grane? Ja już nie umiem grać w Granie, czy co? Przecież to jest dziadek. O nie, no dlaczego? Babcia zaprosiła dziadka na pomidorówkę. Ale będzie uczta! Juniorski, przecież ty lubisz pomidorówkę. Dlaczego nie chcesz być miły i zjeść LOL? Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dominika. Fidget Toys. Gameplay GCH. Juniorski Not Real. Karol Babiarz. Krystian Cuplufi? Cuplufi? Marcel Halasz. Oraz Palinos. Za te 8 pięknych fanartów bądź też memów pozdrawiam! No a teraz... Wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. No siemanku, uszydowatko, z tej strony Domi and welcome back to Granny! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do naszej kochanej babci. Jak już sami widzicie, babcia stoi i próbuje przytulić gościa, którego zawitamy w dzisiejszym odcinku w Granny część pierwsza, a jest im oczywiście nasz kochany dziadek. Musimy uważać na dziadka, ponieważ w dzisiejszym odcinku w domku od Granny będą dwie postaci. Nie wiem przypadkiem, czy mamy kanalizację, zobaczymy. Może spotkamy się również z córką od Granny, czyli z Angelen. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście aż 2325 łapek w górę i aż 860 komentarzy. To jest po prostu dla mnie mind-blowing. W ramach podziękowania zamienię się w dziadka, okej? Za 3, 2, 1... Mam nadzieję, że wam się podobało. Moi drodzy, zostawcie pod tym odcinkiem również 3000 łapek w górę, ponieważ niestety trzeba błagać o łapki na YouTubie. Znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Granny, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag dziadek, a ja również być może zaserduszkuję twój komentarz tak, aby też się pojawił na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobra, moi drodzy, ja od razu tutaj klikam play. I mamy tak, difficulty już mi się tutaj ustawiło na impossible, co oznacza, że jest to nie do wykonania. No mieliśmy w prawdziwej Granny extreme, ja tego nie przeszedłem, na hardzie przeszliśmy, nawet uciekliśmy dwa razy z miskiem od Slendriny, ale ja sobie na dzisiejszym odcinku zostawię impossible, ponieważ ja bym strasznie chciał zobaczyć, jak Granny się rusza. No dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj od razu ustawiam też wizytora, czyli mamy, moi drodzy, gościa w postaci dziadka. Aha, okej. Okay. No, aha, okej, okay. No ja... Uwu. O, słyszeliście to teraz? Uwu, 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 uwu. Niech Shrek powie uwu. No, mam nadzieję, że wam się te uwu podobało. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co chcielibyście, aby Shrek mówił, a my, moi drodzy, w tym momencie powracamy do gierki. Muszę wam powiedzieć, że ta muzyczka, która znajduje się właśnie tutaj w Granny, to ona jest po prostu mega. Ja ją po prostu mega uwielbiam. Jak sami widzicie, jest mega, ale to mega ciemno. Ja sobie teraz tutaj rozświetliłem i wychodzimy. Ja nie wiem przypadkiem, czy dziad... Naprawdę dziadek się już tutaj od razu pojawił, powiedział I see you. On nie powiedział Granny, tylko po prostu się tutaj pojawił. Moi drodzy, to jest oczywiście impossible, to jest dla mnie nie do wykonania ten tryb. Ale jeżeli dostaniemy nową cutscenkę, ponieważ mamy dziadka, to będzie spoko, ponieważ jak twórca tego moda napisał, mamy tutaj również... Nie no, na serio? Czekajcie, możemy zrobić teraz tak, cyk, proszę bardzo, rzucamy. I oczywiście musimy... O, nie zrzucaj tego obrazu. Dobra, ktoś już tutaj przychodzi. Dziadek już, moi drodzy, tutaj przychodzi. Jak sami widzicie, on próbuje te drzwi otworzyć, ale nie potrafił, ponieważ nie miał klucza i musieliśmy poczekać na Granny. Czekajcie, czy on tutaj jest? Dobra, on tu jest. Razem z Granny. Moi drodzy, zamkniemy drzwi. Ja myślałem, że ja wypchnę po prostu Granny tymi drzwiami, ale jednak się nie udało. Granny! Wpadłem sobie na pomysł. Wow. Oh my god, kagłel, na serio? Daj mi ten kagłel, no przecież to nie działa. Zaraz tutaj, nie, ja wiedziałem, że tutaj piernie coś. Moi drodzy, ta babcia Granny, ona się chyba mega, ale to mega szybko potrafi poruszyć. Dobra, ja rzucę ten kagłel, ponieważ chcę zobaczyć, jaka ona jest szybka. Patrzcie teraz na to, ona za chwileczkę tutaj przybiegnie. Ona jest tak szybka. To jest niemożliwe. Mamy special key'a, patrzcie, ja rzucę tylko special key'em, patrz, cyk. I patrzcie teraz na to, ona za... To jest niemożliwe. Jak przejść tą gierkę? Ja nie mam żadnego pojęcia, na jakiej zasadzie twórca tego sobie, moda sobie pomyślał, żeby to przejść. Ale no dobra, weźmy może, otworzymy sobie teraz tu, cyk, proszę bardzo, weźmiemy misia od Slendriny, ponieważ ja jestem też ciekawy, czy przyjdzie dziadek tutaj. Jak sami widzicie, Granny jest bardzo zdenerwowana i wydaje mi się, że dziadek też biegnie, tak. Dziadek za chwileczkę tutaj przyjdzie, spójrz, widzicie? Jest i dziadek. Dobra, ja sobie wydropię, moi drodzy, tego miśka i wyjdziemy. Dostaniemy po prostu i tak w twarz, bo tak... Oni poczekali, aż ja wyjdę z tego ukrycia i oni chyba grali w kółko i krzyżyk, ewentualnie papier, nożyce, kamień.
i ciśniemy dalej. Dobra, zamykaj tutaj te drzwi. There you are. Patrz, jaki on jest szybki. Przecież to jest bez sensu. Tego się nie da przejść. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy udało wam się przejść Impossible, ale dla mnie jest to po prostu nie do przejścia. Moi drodzy, day 5. The last day. Musimy się od razu iść zawieść i miejmy nadzieję, oczywiście, że otrzymamy od razu tą cutscenkę, w której dziadek nas zrzuci stąd. Dziadek mnie goni, Granny jest przed nami. Moi drodzy, wydaje mi się, że tak powinno być Granny. W ogóle dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście creepypastę. No nie, no mamy starą cutscenkę, chociaż widzimy, że sobie tutaj dziadek stoi, tak? O, nie no, jest nowa chyba. Czekajcie, bo chyba teraz Granny nas zje, chociaż widziałem, że ona chyba tam stała. Nie no, Granny nas zjada. Tam chyba stał dziadek. Moi drodzy, musimy jakimś cudem ogarnąć nową cutscenkę, więc naprawdę, jeżeli zostawicie 3000 apeczek w górę, aby zwiększyć zasięgi tego filmu, no to wtedy sobie po prostu ogarniemy tą cutscenkę dodatkową, która jest jakaś mega sekretna. I co wam chciałem powiedzieć, to jest to, abyście dali znać, czy naprawdę chcecie, abym zrobił jakąś nową creepypastę na temat Slendera, Granny, Slendriny, Williama, Aftona, Michaela, Aftona oraz inny. Dobra, lecimy, moi drodzy, to będzie po prostu mega, ponieważ teraz widzimy wszystko. Musimy uważać oczywiście na dziadka, musimy go nasłuchiwać, możemy już sobie tutaj jakby co zrobić shotgunixa, więc ja od razu sobie tutaj wezmę a part of a shotgun, uciekamy stąd. W ogóle wydaje mi się, że dziadek nie słyszy w tej gierce. Co tutaj mamy? O, książka, więc jednak Angelen będzie. No dobrze. Tu chyba niczego nie ma, więc ja sobie pozwolę po prostu stąd teraz wyjść. I teraz tak, możemy sobie otworzyć tutaj te drzwi. Tutaj mamy a part of a shotgun. Ja może stąd ucieknę, ponieważ Granny za chwileczkę tutaj może przyjść. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie nasz kochany dziadzio chodzi. Ale może być tak, że on po prostu usłyszy parę jakichś dziwnych rzeczy, które go zdezorientują, albo raczej nas zdezorientują. Dobrze, moi drodzy, mamy teraz... O jeż, dobra, robimy teraz tak, patrz. Ja rzucę shotguna tutaj. Dobra, ja już słyszę, że Granny idzie. Miejmy nadzieję, że ona mnie nie zauważyła. Dobra, poszła sobie do sauny, więc my robimy teraz tak. Cyk. Tutaj, myk! Już prawie się odwróciła i prawie nas zjadła. I odpalamy. Dobra, czy jest tutaj kolejny a part of a shotgun? Niestety nie ma. Moi drodzy, ja sobie sprawdzę, co tu jest. Tutaj oczywiście też niczego nie ma. Jak sami widzicie, mamy weapon key! Mamy weapon key, yes! Granny is now gone for about 1 minute. Jakie? Aha! Ej, on nie ma shotguna, ale on wie, że ja jestem po drugiej stronie. On mnie zauważył. Moi drodzy, on nie słyszy tych wszystkich przedmiotów, które spadają, ale on mnie zauważył. Granny! Dobra, zbieramy teraz tutaj, moi drodzy. Mamy. Możemy iść teraz do dziadka, możemy do niego strzelić. Ja jestem ciekawy, co się stanie, gdy my strzelimy do dziadka. No oczywiście pójdzie spać, jakbyś inaczej. Ale jak sami widzicie, jego tutaj nie ma. W ogóle wydaje mi się, że on się respawni gdzieś u góry. Mamy tutaj, moi drodzy, engine part. Ja sobie pozwolę to zrzucić, ponieważ gdzieś tutaj mieliśmy teraz książkę. I jak sami dobrze wiecie, no dziadek nas nie słyszy. Granny mamy gone for about 1 minute, więc zrobimy tak. Proszę bardzo, cyk, book. I muszę wam powiedzieć, że lepiej było z shotgunem. Tylko miejmy nadzieję, że możemy z shotgunem od razu wiecie jak... Gdzie to jest? A, gdzie to się książkę wsadzało? Bo mi się coś pomyliło. Proszę bardzo. Ale jest mega głośno, nie? Ja nie wiem, czy już Granny przyszła, czy też nie. Chyba nie słychać. Muszę wam powiedzieć, że na komórce tak się ciężko gra. To prawda, to już jest o wiele lepszy, niż się kiedykolwiek grało na komórkę. Ale mimo wszystko te sterowanie i tak jest mega dziwne. Dobra, Granny jest... Ale to jest bez sensu, bo ja mu zamknąłem drzwi przed nosem. No! Dobra, moi drodzy, lecimy. I need to leave this house. Dziadek się chyba respawni u góry. Takie jest moje zdanie. Ale nie jestem w 100% pewien. W ogóle gdzieś straciliśmy teraz, moi drodzy, ten przedmiot. Tranquilizer Dart. Gdzieś to straciliśmy. Więc ja sobie pozwolę teraz, moi drodzy, wziąć kolejny. I Granny tu gdzieś powinna przyjść. Patrzcie. Musimy... No co jest grane? Ja już nie umiem grać w Granny, czy co? Przecież to jest... No co jest grane? Ja już nie umiem grać w Granny, czy co? Przecież to jest... Junior, ty obesrał. Sam jesteś obesrałek, nie denerwuj mnie. No, I don't want to play hide and seek with you. A pardowa shotgun. Czy da się tutaj otworzyć te drzwi? Czy to jest ta wersja? Tak, to jest ta wersja. Dobra, więc będziemy musieli też tam przedmiotów szukać. Ale wydaje mi się, że to jest wersja, w której to... co prawda mamy Angelin, spotkaliśmy ją, czyli córkę od Granny, ale jak sami dobrze wiecie, ona się nie wyczołga i nie wydropiła nam kluczyka, więc jest wszystko w porządku, jest wszystko C. Dobra, lecimy. Miejmy nadzieję, że to się uda.
ponieważ mamy teraz tutaj, moi drodzy, drugi Pardowa Shotgun. Play hide and seek! Otwieramy to wszystko. Ja jestem ciekawy, czy ta, jak to się mówi, czy ta sauna nas może też zbugować. Albo raczej położyć spać. Wydaje mi się, że tak, chociaż mogę być w błędzie. Dobra, mamy tutaj już, moi drodzy, drugi Pardowa Shotgun. Potrzebujemy jeszcze trzeci. Ja się bardzo boję dziadka, ponieważ wydaje mi się, że on gdzieś tutaj jest. Nie ma go. Dobra, ja tak idę, moi drodzy, na wyczucie w tej gierce. Ponieważ... Dobra, tutaj coś zrzuciliśmy, zrzucimy też to tutaj. I niech Granny sobie tutaj przyjdzie w tym momencie. I Granny przyjdzie teraz do, jak to się mówi, do piwnicy i będzie po prostu taka mega zdziwiona. Ona w ogóle nie będzie wiedziała, o co chodzi. Ale na spokojnie, moi drodzy, wychodzimy sobie teraz na zewnątrz. I wydaje mi się, że dziadek na zewnątrz wyjść nie potrafi. Ponieważ jak on wyjdzie, to on w sumie potrzebuje... O, gasoline. Mamy gasoline. Coś tam spadło. Wydaje mi się, że to spadło. Co tutaj cały czas się przewraca? Wydaje mi się, że albo dziadek chodzi i coś przewraca, ponieważ jest mega pijany, albo po prostu Granny idzie i coś przez przypadek zrzuci. Jak sami słyszycie, ona już potrafi wyjść sobie na zewnątrz. I my mamy tak, mamy już gasoline, mamy już car battery, więc ja sobie pozwolę wyrzucić, wydropić to tutaj. Ona teraz tu przybiegnie, nie? Dobra, idziemy. Moi drodzy, mamy już car battery, mamy gasoline, potrzebujemy jeszcze karki, potrzebujemy jeszcze padlock key i potrzebujemy jeszcze engine part i potrzebujemy jeszcze świecy. Więc jest tych przedmiotów około mnóstwo, ale ja zrobię tak, że ja sobie po prostu teraz przejdę tędy, ponieważ to mięso już tutaj spadło. Idziemy sprawdzić, z czym my tutaj mamy do czynienia. Tutaj oczywiście, jakbyś inaczej, niczego nie ma, a nasz ptaszek kochany ma kagwel. Kagwel też się... Nie no, na serio, co my tutaj mamy? Remote control. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj remote control, ale wydaje mi się, że Granny za chwileczkę tutaj przyjdzie. Ona powinna przyjść z góry, ponieważ jak ostatnio graliśmy sobie w taką zmodowaną wersję Granny, gdzie przebraliśmy Granny za Barbie, to wtedy było coś takiego, że ona po prostu potrafiła też tutaj dołem sobie przejść. Ona tak jakby potrafiła kucać, ale na szczęście w tym modzie jest to nie do wykonania. Dobra, zrzucamy teraz ten przedmiot i wydaje mi się, że już gdzieś dziadek tutaj idzie. Dobra jest też to, że dziadek nie słyszy, bo jakby dziadek słyszał, to by to było w sumie bez sensu i by to było mega ciężkie, ponieważ wyobraźcie sobie, jakbyście musieli, no, ogarnąć i dziadka i babcię, to by było po prostu awykonalne. Dobra, babcia jest gdzieś teraz tam z tyłu, więc ja sobie pozwolę wyjść teraz tu, zadzwonimy może tu, okej, okay. I ona teraz tutaj w sumie przyjdzie, no takie troszeczkę bez sensu zrobiłem, ale wydaje mi się, że ja sobie po prostu zejdę również tutaj na dół do tej kanalizacji i sprawdzimy, co mamy tutaj u naszego kochanego kościotrupiksa Marcina. Dobra, siema Marcin, co tam u ciebie słychać, co tam jest? Młotek. Dobra, moi drodzy, mamy hammer, ale jak sami dobrze wiecie, musimy też stworzyć tutaj shotguna, albo no mieliśmy weaponki, więc już teoretycznie bym mógł strzelić i byłem też, wiecie gdzie byłem? To jest bez sensu. Bo ja już byłem, moi drodzy, byliśmy przy studni. Mogłem sprawdzić, czy przypadkiem tam się gdzieś crossbow nie zrespawnił, ponieważ jak sami dobrze wiecie, on spadł poza mapę. Niestety nigdzie go nie ma. Dobra, musimy teraz stąd wyjść, mając nadzieję, że gdzieś tutaj dziadka nie ma. Use. Otworzyliśmy. Co my tutaj mamy? Pardowa shotgun. Painting, naprawdę... O jest, pepper spray, meat. No dobra, niech będzie, że mamy meata. Tu nikogo na razie nie ma. Więc robimy tak, cyk. Pyk. Dobra, czy tutaj coś jest? Tu niczego nie ma. Oh my god, ona tu zaraz przyjdzie. Ona tu jest, ona już biegnie. On jest... Czy on jest na zewnątrz? Wydaje mi się, że dziadek jest na zewnątrz, ale nie jestem 100% pewien. Dobra, niech Granny sobie tutaj wyjdzie, ponieważ ja bym chciał iść teraz w sumie... Ona już wyszła, nie otwierała w ogóle drzwi? Może to był dziadek, a może to była po prostu Granny. A może to Granny sobie już po prostu otworzyła tutaj wyjście na zewnątrz, aby nie otwierać kluczem. To jednak była Granny. Dobra, więc robimy teraz tak. Dziadek jest gdzieś chyba u góry, ale nie jestem pewien, moi drodzy, to jest tak ciężkie na dwóch, aby to przejść, ponieważ dziadek jest gdzieś tu. Dobra, ja stąd szybko uciekam i może pójdzie... Ja muszę zobaczyć, co z tym crossbowem, ponieważ ja już potrzebuję młotek. Dobra, gdzie jest ten crossbow? No mamy tutaj weapon key, ale jak sami widzicie, nie ma tutaj crossbowa, więc coś tutaj się... No wiem, że muszę shorty robić, ale coś tutaj się mega dziwnego zrobiło. Dobra, jest crossbow. Mamy crossbowa. Możemy wejść... Nie możemy wejść tutaj? Nie możemy wejść pod ten stół? To dziwne, ponieważ myślałem, że się da. Ale no dobra, pierdliśmy teraz. Oh my god! Dobra, dostała w łeb. Dawaj mi to od razu. Gdzie jest dziadek? O nie, no dlaczego dziadek? Aż mi telefon spadł. Nie no, ja muszę na nowo Granny odpalić, bo coś się zbugowało. Moi drodzy, ja swój ostatni telefon zniszczyłem w taki sposób, ponieważ tak mi kilka razy spadł przez Granny, że później mi kamera nie działała. Jezus Maria!
Oh my god! Oh my god! Granny! Dobra, ja idę zobaczyć, czy serio dziadek się respawni u góry. To już jest potwierdzona teoria, że dziadek respawni się u góry. I czy będziemy mieli teraz tą cutscenkę dodatkową? Miejmy nadzieję, że tak. Ale nie, widzę jednak, że Granny i dziadek stoją przy mnie, aby mi odciąć po raz kolejny głowę. No co prawda jest to może... Nazwijmy to nową cutscenką. Dziadek... Ała! Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Granny z dziadkiem podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostałeś na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym wideo. Na razie, cześć! We'll be right back.